Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że się widzimy. Jest to przejaw Bożej łaski, że w kolejnym tygodniu, w kolejną niedzielę, w kolejne nabożeństwo możemy się spotkać. I dzisiaj rozmyślam od rana o łasce Bożej. Właśnie chcę się dopatrywać w takich rzeczach, które nam się przytrafiają i które może nam się wydają, że zupełnie naturalne, normalne, że my na to zasługujemy, łaski Bożej. Nie będę ukrywał, obudziłem się dzisiaj zmęczony. Jakiś taki ten tydzień i zbolały, bo wczoraj też ze śniegiem troszkę tutaj walczyliśmy. I obudziłem się, chociaż spałem dłużej niż zazwyczaj, bo i przed północą mi się udało wstać i nie musiałem się dzisiaj z samego rana zrywać. Obudziłem się zmęczony i chwilę o tym myślałem, że jestem taki biedny jestem, taki zmęczony ja jestem. A potem zacząłem myśleć o łasce Bożej, ile łaski my otrzymujemy. I podjąłem decyzję, że nie chcę myśleć o tym, co mi doskwiera, ale chcę myśleć o tym, ile od Pana Boga otrzymuję. I rozradować się faktycznie z tego, że jak w psalmie jest, gdy mi powiedziano, pójdę do domu Pana. Teraz żyjemy w takich, nie wiem, czy Dawid chyba nie był w pandemii, nie dostawał SMS-a, że jest miejsce dla niego i dlatego się uradował, że pójdzie w daną niedzielę do domu Pana, ale my tak już trochę tego doświadczamy. Od 3 miesięcy teraz już równo, jak znowu ta druga, trzecia, czy która fala teraz jest, że jesteśmy tutaj na zapisy. Ale pomyślmy o tym, jaka to jest radość, że możemy być. Nawet jak nie możemy być fizycznie, jak możemy w domach uczestniczyć w nabożeństwie. I chcę dzisiaj traktować to jako wyraz Bożej łaski, że w ogóle mamy taką możliwość, że Pan Bóg nas dotknął na jakimś etapie naszego życia. Niektórzy się urodzili w chrześcijańskich domach, ale niektórzy przez lata błądzili i tyle różnych głupot niepotrzebnie narobili. I Bóg okazał tą łaskę, że przez Ducha Świętego albo kogoś postawił na waszej drodze, a czasem nawet nie postawił nikogo, tylko się udało, że gdzieś przez internet albo przez przypadek, albo Słowo Boże ktoś zaczął czytać w hotelu z nudów, bo tam gedeonitka leżała i Pan Bóg dotyka. I dzisiaj mamy tą łaskę, że możemy nie myśleć teraz o tym. Ja mam listę rzeczy taką, rzeczy, które już powinienem dawno zrobić i te, które chciałbym zrobić. Wybieram, żeby teraz myśleć nie o tym, ale myśleć o łasce Bożej. I przez te 2 godziny, które są przed nami, wierzę, że będziemy się dzisiaj karmić Słowem, że będziemy dzisiaj doświadczać tego, co Duch chce do nas powiedzieć. Czy to przez kazanie, czy przez świadectwo, czy przez refleksję, czy przez modlitwę kogoś, czy przez pieśni, które będziemy śpiewać, czy poprzez słowo, które już było odczytane przed rozpoczęciem. Duch Boży dzisiaj chce dotykać naszego życia i to jest łaska. Łaska jest to, że na dworze jest minus 15, a my tutaj, jak widzę, bez kurtek siedzimy. To jest też łaska, że mamy takie miejsce na ziemi tutaj dane nam przez Boga, gdzie możemy się gromadzić i Go uwielbiać. To, że mamy co do garnka włożyć i jak patrzę tak po sobie, nie będę mówił, że po was, nie brakuje nam co włożyć do garnka. To też jest łaska Boża, że jesteśmy w takim czasie żyjemy i myślę, że miłe to będzie Bogu, żebyśmy Mu za to dziękowali. Ale te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to jest nic wobec tego, co zyskujemy w Jezusie Chrystusie, czyli usprawiedliwienia. I chciałem na początek, zanim się pomodlimy, zanim zaśpiewamy pierwszą pieśń, przeczytać fragment z listu do Rzymian z 5 rozdziału od 17 wersetu. I niech nas to teraz podniesie i pokrzepi i niech będzie taką przyczynkiem do tego, żeby oddać Bogu chwałę. 17 werset, 5 rozdział, list do Rzymian. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostąpią ogromu łaski i otrzymają dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski.
tak aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tego nam na początek tego nabożeństwa życzę, żeby łaska obfitowała, tak jak Paweł często życzył, żeby było jej coraz więcej, żeby się pomnażała. I niech ta łaska, ona niech nas wiedzie do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Piękne są to słowa Pawła i dobrze się nad nimi zamyśleć, zatrzymać i podziękować Bogu za to, o czym one traktują. Powstańmy proszę, pomodlimy się teraz na rozpoczęcie tego nabożeństwa. Potem zaśpiewamy jedną pieśń, a potem poproszę brata Mateusza, żeby przyszedł i się podzielił z nami refleksją. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ogrom Twojej łaski. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje posłuszeństwo i że przez to posłuszeństwo wielu może być nazwanych sprawiedliwymi, Panie. Dziękuję Ci za to, że mamy taką możliwość, że chociaż grzech obfitował, Panie, w naszym życiu, to my możemy być usprawiedliwieni przez Twoją łaskę, Panie, przez Twoją ofiarę na krzyżu. I chcę dzisiaj, Panie, w ten niedzielny poranek skupić, Panie, podjąć tą decyzję, że skupiam moje myśli na tym, żeby rozradować się z tej łaski, żeby rozmyślać nad nią i dziękować Ci, Panie, za łaskę, której mogę doświadczać, Panie, każdego dnia w takich błahych, codziennych sprawach, Panie, że Ty mnie chronisz, że zaopatrujesz, że naprawdę niczego mi nie brakuje i wiem, że to jest wyraz Twojej łaski, bo Ty prowadzisz, Panie, moje życie i dziękuję Ci za to, za Twoją ochronę, za moich bliskich, Panie, za zbór, w którym mogę być, za tyle dobra, którego doświadczam, Panie, ale przede wszystkim chcę Ci dzisiaj dziękować za łaskę, Panie, której doświadczam poprzez to, co Ty dla mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę na krzyżu i dziękuję Ci, Panie, za to, że nie muszę cierpieć konsekwencji moich grzechów, Panie, że Ty wymazałeś ten obciążający mnie list dłużny, przybijając go do krzyża. Dzięki Ci, Panie Jezu. I nie wiem, że życia mi nie starczy, żeby odpowiednio za to podziękować, ale i dzisiaj, Panie, w tej niedzieli chcę zachwycić się, chcę podnieść się, chcę pokrzepić się tą myślą, Panie, że Ty jesteś pełen łaski i dziękuję Ci za to, że ten czas łaski wciąż trwa. Chcemy Ciebie, Panie, za to uwielbiać. Teraz podczas tego nabożeństwa prosimy Ciebie o to, żebyś nas dotykał w Duchu Świętym, żebyśmy i tej łaski, Panie, mogli doświadczyć dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy, może nielicznie w kaplicy, Panie, ale tak jak też jesteśmy w naszych domach, zjednoczeni, Panie, Twoim Duchem. Chcemy Ciebie teraz uwielbiać i chcemy, Panie, okazywać posłuszeństwo temu, co Ty będziesz dzisiaj do nas mówił. Amen.
Może korzystając najpierw z okazji z tego miejsca jeszcze raz pozdrawiam zbór nasz w Gdańsku od polskiego zboru w Wuppertalu w Niemczech, tam gdzie udało nam się odnaleźć społeczność świętych. Gorące pozdrowienia z Niemiec. Oni, tak jak już wcześniej mówiłem, odczuwają taką jedność duchową z naszym zborem. I ja w imieniu mojej rodziny możemy to potwierdzić, że tam miłość Chrystusowa też jest obecna, tak samo jak i tutaj. Chciałbym dziś opowiedzieć wam historię, która wydarzyła się w moim życiu około rok temu. Mówi ona o wyznawaniu wiary w Jezusa przed ludźmi, a także o tym, dlaczego jest to potrzebne oraz dlaczego jest to pożyteczne w naszym życiu. Ale na początek tło historyczne. Gdy w 2017 roku powierzyłem swoje życie Jezusowi i podjąłem decyzję, że chcę być ochrzczony, z radością i jednocześnie z drżeniem informowałem o tym fakcie moją rodzinę i znajomych, zapraszając ich jednocześnie na mój chrzest. Podczas rozmowy telefonicznej z moją mamą usłyszałem takie słowa. Synu, chociaż tak naprawdę to synku, no ale niech będzie oficjalnie, że synu, to twoja decyzja i ja ją szanuję. Ale proszę cię, tylko nie mów o tym babci i dziadkowi, bo oni nie dadzą mi żyć. Mama argumentowała swoją prośbę tym, że moi dziadkowie będą jej suszyć głowę z mojego powodu, że się na pewno nasłucha od nich z mojego powodu i że najlepiej dla wszystkich by było, gdyby moi dziadkowie po prostu się o tym nie dowiedzieli. Przyznam, że ta prośba nie spodobała mi się. Czułem, że nie tak powinno być. Ale też z drugiej strony nie chciałem mamy narażać na jakieś nieprzyjemności z mojego powodu ze strony dziadków. Czułem, że jestem w potrzasku między przysłowiowym młotem a kowadłem. Przez kilka dni zastanawiałem się, co powinienem z tym zrobić. I po kilku dniach doszedłem do wniosku, że przystanę na prośbę mojej mamy i nie poinformuję moich dziadków o mojej wierze w Jezusa i o tym, że będę przyjmował chrzest wodny. Od tego momentu moje nawrócenie stało się taką małą tajemnicą dla części mojej rodziny. W konsekwencji tej decyzji nie dowiedziała się o tym również moja siostra oraz dalsi członkowie rodziny, ci tak zwani ciocie i wujkowie. W zasadzie z mojej strony rodziny wiedziała tylko moja mama, tata oraz kuzyn. Tata nawet przyjechał na chrzest, być może niektórzy z was go pamiętają. Od tamtego momentu czułem się z tym wszystkim niekomfortowo. Jakby jakiś malutki kolec tkwił w moim sercu, albo jakby jakiś mały węgielek zaczął się tlić gdzieś w moim wnętrzu, dając o sobie znać od czasu do czasu. Konsekwencje tej decyzji odczułem dość szybko, no bo widując się z dziadkami czy siostrą, nie mogłem dać po sobie znać, że się nawróciłem. Musiałem przy nich zakładać maskę starego człowieka, tego sprzed nawrócenia. Na przykład nie mogłem przy nich jawnie skrytykować jakiegoś grzechu czy wypowiadać się na jakieś kwestie związane z wiarą, żeby dotrzymać słowa danego mamie. Taki duchowy pad. Przyznacie, że to bez sensu. Czas mijał, a w moim wnętrzu ten węgielek powoli się tlił. Ponad 2 lata później, w grudniu 2019 roku, wracając wieczorem z pracy do domu, otrzymałem smutną informację o niespodziewanej śmierci mojego taty. W pierwszej chwili mnie zamurowało. W końcu nie takich wiadomości spodziewamy się na dzień przed Wigilią. Gdy wciąż jeszcze jadąc samochodem, otrząsnąłem się z tego pierwszego szoku. Zaskakującym dla mnie było to, że zamiast przeżywać żałobę po zmarłym tacie, we mnie zaczęło się dziać coś innego. Poczułem, jakby ktoś w jednej chwili rozniecił we mnie wielki ogień. Jakby jakiś płomień zapłonął w moim wnętrzu. Przypomniały mi się wtedy słowa proroka Jeremiasza, zapisane w 20 rozdziale w 9 wersecie. W przekładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej brzmią one następująco. To mówi Jeremiasz. I powiedziałem, nie będę go wspominał, ani nie będę już mówił w jego imię. Ale Słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach. I usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem. Koniec cytatu. Ja absolutnie nie chcę się porównywać do proroka Jeremiasza, który był wielkim mężem Bożym i wycierpiał bardzo wiele dla imienia Jahwe.
Ale jestem sobie w stanie wyobrazić to palące przynaglenie, o którym mowa w powyższym fragmencie. Ten taki wewnętrzny płomień, który nie pozwolił Jeremiaszowi zamknąć ust i zatrzymać Słowa Bożego tylko dla siebie. W tym momencie stało się dla mnie jasnym, że nadchodzi dzień, w którym muszę wyznać moją wiarę w Jezusa przed całą moją rodziną. A spotkanie rodzinne w związku z pogrzebem taty wydawało się być ku temu odpowiednią okazją. Czas mocno przyspieszył. Do pogrzebu zostało kilka dni. Musiałem wtedy na odległość zająć się kwestiami organizacyjnymi pochówku, ponieważ moja rodzina żyje w Kaliszu, w województwie wielkopolskim. Wiedziałem też, że jako syn zmarłego będę miał ten przywilej zabrać głos wobec gości na przyjęciu konsolacyjnym, czyli na tak zwanej stypie. Wiedziałem też, że będzie tam około 50 osób z dalszej oraz bliższej rodziny, moja siostra, dziadkowie, mama, ciocie, wujkowie oraz przyjaciele rodziny. Jednej nocy, gdy nie mogłem zasnąć, przygotowałem przemowę. Chciałem, by oprócz oczywistych rzeczy, takich jak wspomnienie zmarłego, zawrzeć w tej przemowie również krótki przekaz Ewangelii, konieczności nowego narodzenia, wiecznego życia, jakie można mieć tylko w Jezusie Chrystusie, a także, aby koniecznie wybrzmiały tam słowa z moich ust, że ja, Mateusz Kowalski, powierzyłem swoje życie Jezusowi, że od tamtej pory to On dowodzi w moim życiu, że narodziłem się na nowo i że wiem, gdzie spędzę wieczność. Prosiłem Boga o odwagę, by móc to zrobić. I tak też się stało. Cała moja rodzina tamtego dnia, każdy, kto tam siedział, dowiedział się o mojej wierze w Jezusa. Ogień, który płonął we mnie jeszcze kilka dni wcześniej, nagle zgasł. Poczułem ogromną ulgę i od tamtego czasu przestałem spać spokojnie. Ale o tym za moment. Chciałbym teraz odpowiedzieć na te dwa pytania, o których mówiłem na wstępie. Pierwsze z nich brzmi, dlaczego wyznawanie wiary w Jezusa jest w życiu chrześcijanina potrzebne? Myślę, że nie trudno tutaj o biblijną odpowiedź. Słowa samego Pana, które od dłuższego czasu również wybrzmiewały w mojej głowie, zapisane w Ewangelii Mateusza, odpowiadają na to pytanie, nie pozostawiając zbyt wiele pola do dyskusji. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 32 i 33 wersecie czytamy słowa Jezusa. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Czytamy również o tym w Ewangelii Łukasza. W 12 rozdziale, 8 i 9 wersecie słowa również Pana Jezusa brzmią następująco. A mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. Jezus oczekuje od nas, że będziemy się do Niego przyznawać przed ludźmi. Ostrzega też o konsekwencjach nierobienia tego, a konsekwencje te wydają się być dość przerażające. Na drugie pytanie, czyli dlaczego wyznawanie wiary w Jezusa jest w naszym życiu pożyteczne? Odpowiedź będzie subiektywna, ponieważ są to moje wnioski, obserwacje oraz przeżycia wynikające z opisywanej tutaj dzisiaj przeze mnie sytuacji. Wiecie, gdy tak stałem przed tymi ludźmi, przed grupą około 50 osób, wyznając tą moją wiarę, to moje świadectwo, wiedziałem, że tego dnia zmieni się sposób, w jaki będą mnie oni postrzegać. Niektórzy z nich pamiętali mnie jeszcze z dzieciństwa, być może jako mądrego Mateuszka, który zawsze miał dobre oceny w szkole. Inni być może widzieli mnie jako odpowiedzialnego pana kapitana. Ale pewnym dla mnie było jedno, że tego dnia zmieni się to, co ci ludzie będą o mnie myśleć. Wiedziałem, że będzie to kosztem, jaki muszę ponieść, aby nie zawieść mojego Pana Jezusa Mesjasza i aby w końcu przyznać się do Niego przed ludźmi, na których mi zależy i których opinia na mój temat nie jest mi bez znaczenia. Byłem gotów ponieść ten koszt. I kiedy tak stałem przed nimi, wyznając moją wiarę, niejako zrzuciwszy z siebie te wszystkie ich wyobrażenia czy opinie na mój temat, wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że nie jest już istotnym to, kim jestem przed ludźmi, ale najważniejszym dla mnie w tamtym momencie było to, kim jestem w Chrystusie. A w Chrystusie jestem dzieckiem Bożym. Alleluja. Jest jeszcze jeden ważny aspekt pożyteczności składania świadectwa o Jezusie.
Mianowicie, od tamtej pory wiem, że oni już wiedzą i że patrzą mi na ręce uważniej niż dotychczas. I wiem, kogo przed nimi reprezentuję. To zamyka szeroki kanał działalności dla grzechu, który do tej pory był otwarty. Od tamtej pory jestem świadomy, że moje czyny są oceniane, a Słowo Boże przecież wzywa mnie, by postępować wśród niewierzących nienagannie, tak aby oni, przypatrując się moim czynom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Mówi o tym pierwszy list Piotra, 2:12. To ogromna odpowiedzialność. Na koniec chciałbym jeszcze krótko opowiedzieć o tym, co wydarzyło się później. Gdy już emocje po pogrzebie opadły, gdy już pył po tym moim wystąpieniu opadł, wówczas poczułem dużą ulgę, bo tak naprawdę pokutowałem z tej sytuacji od chwili mojego nawrócenia. Ale w mojej głowie zaczęły pojawiać się myśli, które nie dawały mi spać spokojnie. Zacząłem sobie zadawać pytania. Na przykład, czy ja w ogóle byłem upoważniony do takiego publicznego wystąpienia? Czy mogłem tak bez żadnego namaszczenia głosić przed ludźmi jakieś duchowe prawdy? Czy to była na pewno Boża wola, żebym tak publicznie wystąpił, głosząc Słowo Boże? Czy to było mówione z ducha, czy może z ciała? Czy ktokolwiek w ogóle zrozumiał choć część tego, co chciałem przekazać? Czy była tam choć jedna osoba, która się nawróci? Te i podobne myśli nie dawały mi spokoju. Trwało to około 2-3 miesiące po pogrzebie i po tym moim publicznym wystąpieniu. Zacząłem prosić Boga, by dał mi jakąś odpowiedź na którekolwiek z tych pytań, by uspokoił moją duszę. I pewnego wieczora, a było to jakoś w lutym bądź marcu, jakieś 3 miesiące po tym wydarzeniu, po pogrzebie, podczas mojej osobistej lektury Biblii, czytałem akurat w tamtym czasie listy Pawłowe. I tamtego wieczora czytałem list do Tymoteusza. Pozwólcie, że przeczytam wam pewien fragment tego listu. Jest to pierwszy list do Tymoteusza, 6:11-12. Cytuję. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I wiecie co? Od tego czasu śpię spokojnie. Niech będzie wywyższony Bóg i Pan, Jezus Chrystus. Amen. Dziękujemy, Mateusz, za to, że się tym podzieliłeś. Cieszę się, że cię tak zachęciłem wcześniej i ci nie odpuściłem tym razem. Myślę, że to jest ważne, żeby to świadectwo wybrzmiało też w naszych uszach. I to już wy sobie sami możecie odpowiedzieć, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi wierzących w taki dziwny sposób dało się wmanewrować w to, żeby milczeć. I potem nas to gryzie, czasem długo, nie? Dziwne, bo mamy być posłuszni rodzicom, bo z szacunku, żeby kogoś nie urazić, ale to jest diabelska robota, że my milczymy, że składamy świadectwo, że mówimy, że mamy głosić i łatwiej jest, przepraszam, że to powiem, wyjechać na misję, na ewangelizację gdzieś, a tak ciężko otworzyć usta w gronie naszych najbliższych. Im później, tym trudniej. Bo to jest tak, że jak się przegapi moment, jak człowiek od razu nie wykorzysta sytuacji, kiedy da się gdzieś stłamsić, że nie jest naturalny, to dlaczego potem miałby nagle zacząć mówić? Tu się zdarzyła sytuacja przykra, trudna i dzięki Bogu przyszła ta myśl i odwaga. Ale patrzcie, ile czasu. I to jest też pytanie, które musimy sobie zadać, bo Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby wyznawać Jezusa. Przeczytam jeszcze raz ten fragment z Mateusza. Do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Ale ta druga część jest zatrważająca. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie.
dajemy się podejść czasem w taki sposób. I ja dzisiaj też zachęcam, wierzę, że to świadectwo nas zachęca. Wiem, że Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby być prawdziwym, być szczerym. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to bądźmy nimi w każdym miejscu, w każdym gronie, w każdym otoczeniu, choćby ktoś się miał na nas pogniewać. I dzisiaj rano czytałem fragment, że Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale poróżnić tam i wymienia te różne rodzinne koniugacje, jednego z drugim. Nieraz ze względu na wiarę w Jezusa dziadek albo babcia się na nas śmiertelnie zgniewają, ale jesteśmy wzywani do tego. Im szybciej to zrobimy, tym będzie nam lżej, bo potem może nas to zżerać czasem niestety latami i czasem możemy przegapić ten moment, że już nie będziemy w stanie złożyć świadectwa. Dlatego jeszcze raz dziękuję i niech nas to pobudzi teraz do uwielbienia dla Pana Boga. Powstańmy i proszę Andrzeja, żeby nas prowadził w tej części nabożeństwa. Thank you.
Skarb w głębi oceanów.
Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed Panem. Niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców świata. Bo On powiedział i stało się tak, jak zechciał. On wydał rozkaz i zaistniało. Pan udaremnił plany narodów. Rozbił podstawy ludzkich zamiarów. Tylko plan Pana trwać będzie wiecznie. Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo. Pan przygląda się z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, przypatruje się mieszkańcom ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich i który ocenia ich każde posunięcie. Król zawdzięcza ratunek nielicznemu wojsku. Bohater ocalenie nieogromnej sile. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść i mimo wielkiej siły nie przynieść ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim. Tych, którzy liczą na Jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci i o zachowanie ich życia w czasie głodu. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i naszą tarczą, gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość. I złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie. Swój daje wszystkim.
jaki Ty jesteś, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty uratowałeś mnie, Boże. Dziękuję Ci za Pana, że przyjmuję. Dziękuję Ci za każdą sekundę, Panie, na tym miejscu, Panie, na tym świecie, Boże, Panie. Cześć, chwała Tobie, Boże, za wszystko. Nie chcę przestawać dziękować, Panie, chcę codziennie wstać, Panie, dziękować Ci. Chcę iść, Panie, iść spać, dziękować Ci, Panie, chcę jeść i dziękować Ci, Panie, chcę śpiewać do Ciebie, chcę grać na Ciebie i dziękować Ci za wszystko, Panie, tylko Tobie, cześć, dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę żyć, za to, że mogę powiedzieć, że jestem Twoim dzieckiem, Panie, Ty nazywasz mnie synem, pozbawiłeś mnie, Panie, i za to pragnę Ci podziękować. Pragnę Ci dziękować do końca życia, Panie. Jesteś moim zbawicielem. Oddaję Ci cześć, Panie. Amen. Siądźmy, bardzo proszę. Chciałbym wyrazić wdzięczność Bogu, że dzisiaj już wielokrotnie mogłem doświadczyć, jak wielkim i dobrym jest Bogiem. Ale też i w tym czasie, kiedy mogłem słuchać świadectwa i tym, czym dzielił się Mateusz. Mateusz, po raz kolejny zostałem poruszony i wzruszony tym, co mówiłeś i dzięki Bogu, że Bóg w twoje serce wkłada to pragnienie, żeby dzielić się tym, co ty możesz z nim przeżywać. Dlatego też wierzę, że to poruszenie we mnie nastąpiło, bo to, czym chciałbym się dzisiaj dzielić, niejako wpisuje się i jest związane z tą prawdą, o której mówił też Mateusz. Tytuł kazania dzisiejszego to Kuba i Bóg. Kiedy słyszymy imię Kuba i kiedy słyszymy Bóg, to chyba nam się najczęściej kojarzy to, co znamy bardzo dobrze, takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. W wielkim słowniku języka polskiego jest to tłumaczone też, czy definiowane w taki sposób, jeżeli źle kogoś potraktujemy, to też on nas źle potraktuje. Synonimem też tego powiedzenia jest to, żeby nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe. Jaką miarą mierzysz, taką tobie odmierzą. I też wpisuje się w tą prawdę wiersz Fredry Aleksandra o Pawle i Gawle, który kończy się takim morałem. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. I to pewna prawda, ale też wierzę, że niestety w tym jest zachęta do odwetu. Jak doświadczysz od kogoś, to też pięknym za nadobne odpłać. Ten Paweł i Gaweł są bardzo wyraźnym przykładem tej rzeczywistości, tej prawdy. I ta historia, ten wiersz o tym mówi. A Boże Słowo wzywa nas zupełnie do innej postawy. Ale ja tak tylko mówię o tym Kubie i o Bogu, bo chciałbym dzisiaj powiedzieć o Bogu Jakubowym. I chciałbym powiedzieć o Jakubie Bożym. Bóg Jakubowy i Jakub Boży. Nie ten Kuba, co Bogu tak, a potem Bóg Kubie. I chciałbym, żebyśmy też mając na uwadze, bo najczęściej mamy takie skojarzenia, kiedy o Jakubie czy o Kubie mowa i o Bogu, to takie skojarzenia z tym przysłowiem, ale chciałbym, żebyśmy mogli to skonfrontować i zweryfikować z tym, co mówi Boże Słowo. Nie to, co mówią ludzie, co mówią przysłowia, co w naszej głowie gdzieś tam jest zapisane, utrwalone, ale to, o czym mówi Boże Słowo. Dlatego, że w ostatnim czasie, czytając o Jakubie, zostałem też poruszony pewnym fragmentem historii związanej z Jakubem. O Jakubie w Bożym Słowie 420 razy jest mowa. W ponad 400 wersetach możemy czytać o Jakubie, ale też wiemy, że Jakub potem otrzymał inne imię, imię Izrael i już o tym nowym imieniu też pewno bardzo wiele razy w Bożym Słowie możemy czytać. Ja tylko jakby nadmieniam to, że ponad 420 razy w Słowie Bożym jest mowa o Jakubie. Czy to w ogóle jakaś ważna postać, czy warto poświęcać czas, aby poznawać Jakuba? Zbyszek mówi oczywiście. Tak, wierzę, że oczywiście, że warto poświęcić czas, aby pochylić się i przyjrzeć się postaci Jakuba,
A dlaczego? Dlatego między innymi, że i rodowód Pana Jezusa jest związany z Jakubem. Gdyby nie było Jakuba w tym ziemskim rodowodzie, to nie byłoby Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale już o tym czytamy. 1 rozdział Ewangelii zaczyna się rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak był ojcem Jakuba, a Jakub był ojcem Judy oraz braci jego. I dalej czytamy. Pojawia się jeszcze jeden Jakub, to już pod koniec tego rodowodu, a Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Jeszcze jeden Jakub, ojciec Józefa, w tej ludzkiej linii możemy powiedzieć dziadek Pana Jezusa, chociaż to dziwnie brzmi, prawda? Ale tutaj mowa o tym Jakubie, który był synem Izaaka i który był ojcem Judy oraz braci jego, jak czytamy w drugim wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Również ewangelista Łukasz zaznacza tą prawdę w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersecie 34. Tutaj 23 werset tego rozdziału trzeciego Ewangelii Łukasza zaczyna się takimi słowami: a Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa. I dalej są wszyscy wymienieni w tym rodowodzie. I werset 34 mówi: synem Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora. I w końcu dochodzimy do Adama, który był Boży. I w tej linii od Adama, w linii od Adama do Pana Jezusa Chrystusa, szczególne miejsce zajmuje Jakub. Więc gdyby nie było Jakuba, czy byłby możliwy poród i to przyjście w ciele Pana Jezusa? No z tego wynika, że nie, to musiało być. Jakub musiał zaistnieć, zafunkcjonować i on się wpisuje w ten rodowód Pana Jezusa. Jeszcze też w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, kiedy anioł Gabriel przyszedł do Marii i mówi jej, komunikuje tą niezwykłą prawdę o tym, że ma narodzić się Syn Boży, to tak też ujmuje w pierwszym rozdziale 33 wersecie, Łukasz tak to zapisał: i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Jeżeli nie byłoby Jakuba i domu Jakuba, to jak byłoby z królowaniem na wieki tego, który miał się narodzić wtedy? Który się narodził. Więc wierzę, że Jakub to szczególna postać i ważna postać. I kiedy czytałem, zastanawiałem się, to widzę, że bardzo ściśle Jakub wpisany jest w rodowód Pana Jezusa, jakby imię Jakuba jest wpisane w imię Jezusa Chrystusa. Jest ze sobą powiązane i połączone. Pan Jezus, kiedy nauczał, chodząc po ziemi, to dosyć często mówił również o Jakubie w różnym kontekście. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówił o wierze, mówiąc tutaj o setniku, że w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł, bo został uzdrowiony ten sługa setnika na podstawie wiary tego setnika, który powiedział, że nie jestem godzien przede mnie, ale powiedz tylko słowa, mój sługa będzie zdrowy. To Pan Jezus zaraz po tym, kiedy zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Mówi dalej w 8 rozdziale Mateusza, w wersecie 11: a powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Mało tego, że Jakub będzie w Królestwie Niebios, to on zajmuje szczególne miejsce przy tym stole w Królestwie Niebios. Z imienia są wymienieni Abraham, Izaak i Jakub. I Pan Jezus mówi, jeszcze będzie bardzo wielu innych. I inni,
jak to bywało na końcu filmu, którzy brali udział i wystąpili, i inni. Ale wśród tych i inni z imienia, konkretnie jest wymieniony Abraham, Izak i Jakub. I Pan Jezus nawiązuje do Jakuba. On będzie w Królestwie Niebios, on przy tym stole będzie siedział. I to do niego się przyłączy wielu innych. To razem z nim tych wielu innych zasiądzie. W Ewangelii Łukasza, też w 13 rozdziale, to troszeczkę w innym kontekście, ale Pan Jezus również wymienia Jakuba, mówiąc o Królestwie Bożym, mówiąc o tej uczcie przy stole. Tutaj w 13 rozdziale w Łukaszu Pan Jezus mówi o wąskiej bramie, która wiedzie do życia wiecznego. I Pan Jezus mówi, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. To 24 werset 13 rozdziału Ewangelii Łukasza. I potem 28 werset mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I w kontekście tych niezwykle ważnych słów, bo Pan Jezus tutaj mówi o ludziach, którzy będą bardzo zdziwieni, że nie będzie dla nich miejsca, że nie będzie karteczki z ich imieniem przy stole w tym miejscu, żeby mogli zająć tam miejsce. Oni będą się powoływać na to, co robili, jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą, na ulicach naszych nauczałeś, ale usłyszą, nie wiem skąd jesteście, odstępcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I w tym kontekście Pan Jezus mówi właśnie o Jakubie, i o królestwie, i o stole, i o tej uczcie. Kiedy Pan Jezus był pytany o kwestię zmartwychwstania, sadyceusze, no bardzo ciekawą historię, nie wiem, czy ją wymyślili sami, czy ją znali, czy była zasłyszana, ale chcąc Pana Jezusa trochę do muru przyprzeć i ośmieszyć tą naukę o zmartwychwstaniu, pamiętacie, mówią historię o pewnej kobiecie, która miała męża, a ten mąż miał jeszcze kilku braci. I po kolei on umarł i potem wszyscy i tam pytają to w takim razie, czyją, którego z tych braci ona będzie żoną po zmartwychwstaniu. To czytamy o tym w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale Ewangelii Marka, też w 20 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ja przeczytam z 22 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 32. Pan Jezus mówi, jam jest 31 może. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach, jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiał się nad nauką Jego. I Pan Jezus, kiedy mówi o Bogu, który jest Bogiem żywych, a nie umarłych, to wśród tych żywych wspomina Jakuba. Bóg jest Bogiem Jakuba. Bóg jest Bogiem żywego Jakuba, żyjącego Jakuba. Te fragmenty i może jeszcze inne dla mnie są uprawnieniem do tego, aby dzisiaj też mówić o Jakubie i podkreślać to, że Pan Jezus nawiązywał do niego, że Pan Jezus podkreślał to, że on w Królestwie Bożym jest, że siedzi przy stole, że on jest na tej uczcie jedną z istotnych postaci i że do niego się przyłączy wielu ze wschodu i zachodu, którzy przybędą do Królestwa Bożego, aby wziąć udział w tej uczcie. I on jest tym, którego Bóg nazywa jako żyjącego. Bóg, który jest Bogiem żywych, jest Bogiem Jakuba. I chciałbym o Jakubie troszeczkę dzisiaj powiedzieć. Jakub według jednych słowników znaczy to imię zajmujący czyjeś miejsce, trzymający zapięte, ale także według innych podstępny czy oszust, ale także według jeszcze innego znaczenia Jakub znaczy niech Bóg chroni. Pierwszy raz o Jakubie czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w 25 rozdziale, od wersetu 26. Następnie tutaj czytamy o tym, jak Izaakowi urodziło się dwóch synów,
25 może werset. I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Tutaj pierwszy raz spotykamy Jakuba i potem kolejne wersety, dwa następne. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Jakub był mamusi syneczkiem. Jak to dzisiaj też Mateusz wspomniał, Mateuszek syneczek. Jakubek też był syneczkiem mamusi i był człowiekiem bardzo, jak czytamy, spokojnym, domatorem. On tam, wiecie, kwiatki podlewał w domu, gotował sam tam przy kuchni, różne rzeczy robił. Zupełne przeciwieństwo swojego brata Ezawa, który cały czas gdzieś tam na polu, w stepie gonił. To tak trochę jak ten Paweł i Gaweł, mam wrażenie, który ciągle gonił po domu, polował, to coś tam zając, stoły, stołki, a tamten potem siedział i ryby sobie łowił, ten drugi. No to takie skojarzenie. Widzimy tutaj Jakuba, który, i dalej czytając tę historię o Jakubie, widzimy kogoś, kto już dosyć wcześnie był nastawiony na to, żeby szukać własnej korzyści. I ja tak sobie myślę, że ta sytuacja związana z tym, że wyłudził trochę od swojego starszego brata Ezawa prawo do pierworództwa, było związane z tym, że on wiedział, że to jest wielka wartość, a warto zadbać o to, żeby w swoim życiu te wartości gromadzić, nabywać, dbać o swoją przyszłość, zadbać o swoje życie i o swoje interesy. Kto o moje interesy zadba, jak ja sam w moje ręce tego nie wezmę i nie zatroszczę się o moją przyszłość i o moje interesy. Ale jak też czytamy dalej, potem kwestia tego wyłudzenia błogosławieństwa od swojego taty, to bardziej tutaj Jakub postępuje pod dyktando tego, co mamusia mówi. Jest człowiekiem dosyć łatwo ulegającym wpływom i tego, co inni mówią, jest prowadzony, jest kierowany, on się temu poddaje. Potem jak sytuacja jest związana, że to oszustwo wyszło na jaw, Ezaw chce swojego brata zamordować, no to znowu mama sugeruje wyraźnie, żeby udał się do jej brata, do Labana, żeby tam poszukał żony. I znowu Jakub idzie tam, gdzie mu mówią, że ma iść. Robi to, co mama i też tata tak oficjalnie bardziej go tam skierował. Tutaj czytamy o tym 28 rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ja wiem, że tę historię znamy, więc ja tego nie będę czytał, tylko tak nadmieniam, bo te informacje są dla mnie bardzo ciekawe i wierzę też istotne w całej historii dotyczącej Jakuba. Więc jest człowiek, który myśli o sobie, który też ulega wpływom i jest dosyć łatwo kierowany, sterowany, ale człowiek, który oszukuje, bo oszukał i brata, i tatę. I potem, kiedy czytamy też o jego życiu, to widzimy, że był człowiekiem, który oszukiwał, a potem sam był oszukiwany. Bo jak można nazwać tą historię, kiedy 7 lat pracuje u swojego przyszłego teścia za Rachelę, którą się zakochał, jak czytamy tam o nim, że te 7 lat pracy zdawały mu się jak kilka dni, a potem noc poślubna. I okazuje się rano, że to nie ta. Niesamowita historia dla mnie. Jest oburzony, ale znowu ulega sugestii Labana i kolejne 7 lat. 20 lat spędził u Labana, 14 lat pracując za Rachelę, za Leę, najpierw za Leę, potem za Rachelę, potem 6 lat za zwierzęta, za trzody, za te owce, kozły, które miał. Więc to dosyć długi czas, ale też myślę sobie, że dlatego doświadczał tego, że ktoś go wykorzystał i oszukał, bo wcześniej robił tak samo.
I to też taka, wiecie, prawda w naszym życiu. Co człowiek sieje, to i potem zbiera. Oszukujesz, licz się z tym, że będziesz oszukany. Tak było w przypadku Jakuba. Ale nastąpił, wierzę, taki szczególny przełom w jego życiu i o tym przełomie czytamy w 28 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zanim jeszcze do tego Labana przyszedł, to właśnie uciekając przed pełnym nienawiści i chęcią mordu swoim bratem Ezawem, oczywiście wysłany przez mamę i przez tatę, aby szukać żony, tam właśnie w rodzinie Labana, czyli brata swojej mamy, Rebeki. Czytamy od 10 wersetu 28 rozdziału takie słowa. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub obudził się ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Wierzę, że to był szczególny moment w życiu tego człowieka, który dbał o własne interesy, który słuchał innych, robił to, co inni mu tam powiedzą, był kierowany, ale w jego życiu do tej pory nie za bardzo ja dostrzegam, czytając historię jego życia, takiego osobistego zainteresowania tego, kim jest Bóg. W tym momencie Bóg sam jakby ingeruje w jego życie i objawia mu się i mówi do niego właśnie w tym śnie, w tym miejscu zwanym Luz, które sam Jakub nazywa potem Betel, czyli Dom Boży. Doświadcza czegoś, ma silne, głębokie przeżycie związane z Bogiem. Ale nie ignoruje tego, nie lekceważy, nie próbuje logicznych argumentów używać, żeby sobie wytłumaczyć, a może tak z głodu mi się śniło, może się najadłem wcześniej jakiejś tam fasoli po bretońsku i teraz mam takie dziwne sny. Co tam, nie ma co się przejmować. Jak wielu ludzi mogło czegoś doświadczyć głębokiego z Bogiem, ale próbują logicznie sobie to potem usprawiedliwić, wytłumaczyć i tak naprawdę ignorują coś takiego. Jakub był przejęty trwogą i on tego nie zignorował. Mało tego, że miał świadomość z rzeczywistości, z prawdziwości tego doświadczenia, to podejmuje konkretne decyzje. To jest moment, wierzę, że przełomowy w życiu Jakuba, bo on mówi, ten Pan będzie moim Bogiem. Ja tego Pana, który mi się objawił, chcę nazywać i uczynić moim Bogiem. Ale nie tylko w tym wymiarze takim intelektualnym. Ja jestem gotów moje życie Jemu podporządkować i z mojego życia składać Jemu ofiarę, dawać to, co może dla mnie jest cenne. Ja widzę człowieka, który podejmuje bardzo poważną decyzję, nie lekceważąc, nie ignorując, nie usprawiedliwiając tego, czego doświadczył, co Bóg mu sam objawił,
ale podejmuje bardzo konkretne decyzje. Odpowiada na Boży głos. Nie jest ignorantem, ale odpowiada na Boży głos decyzją i stanięciem swoim życiem za tą decyzją, którą podjął. I potem czytamy o tym, jak właśnie Bóg stawał za swoim słowem, jak Bóg był wierny w jego życiu. Te 20 lat spędzone u Labana to naprawdę czas wielkiego błogosławieństwa. Potem po 20 latach ma tak liczne stada, jest tak bogatym człowiekiem i ma 11 synów już wtedy, jedną córkę, niewolników służących, potężny dobytek. Bóg stanął za swoim słowem, Bóg okazał się wierny. Ale mijają znowu lata i Jakub doświadcza znowu takiej rzeczywistości i o tym czytamy w 34 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tutaj się pojawia historia związana z jego córką, Diną. Ta córka została zhańbiona. Tutaj czytamy o tym, jak oni się zatrzymali w kraju Chiwity Hamora i jego syna Sychema. No i ten syn Hamora, Sychem, jak czytamy w wersecie drugim, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. I potem czytamy o tym, jak ojciec tego Sychema przychodzi do Jakuba, do jego braci. Mówi, no prawda, to nie było właściwa kolejność, ale mój syn tak zakochał się w tej twojej córce i no, jestem gotów dać wszystko, żeby tylko mój syn miał tą twoją córkę za żonę. I tutaj czytamy, w 12 wersecie o tym mówi, zażądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru, a dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. I w 13 werset mówi, wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi, ojcu jego podstępnie, bo zhańbił siostrę ich Dinę. I tam jest cała dalej opisana historia, jaką odpowiedź udzielili, ale kto tej odpowiedzi udzielił? Synowie Jakuba. Jakub znowu po tych latach, mam wrażenie, trochę się wycofuje i pozwala, żeby to inni decydowali o tym, co dzieje się w jego życiu. Teraz już nie mama, już nie tata, ale jego synowie decydują i odpowiadają w tej sytuacji tym zainteresowanym ludziom i jakby biorą tą sprawę w swoje ręce. Jaki jest tego finał? Werset 30 mówi, wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego, sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzejczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. Mam takie wrażenie, że po latach Jakub znowu się wycofał. Znowu inni w jego życiu trochę decydują o nim i biorą za niego sprawy w swoje ręce. I konsekwencje są tego jakie? On mówi tylko nieszczęście i hańba. I mam świadomość, że zginę ja i mój dom. Dla mnie to niezwykle ciekawa sytuacja. W życiu kogoś, kto już wcześniej miał niezwykłą mądrość, cała ta historia z Ezawem, jak wychodził na spotkanie, jak podzielił cały swój dobytek na obozy, jak to wszystko, strategia jego naprawdę była nieźle przemyślana, wykombinowana. A teraz znowu, kiedy jest w pewnej sytuacji w swoim życiu, wycofuje się i inni, jego synowie, jakby decydują, a on mówi tylko teraz co, w jakiej sytuacji jestem? Nieszczęście, hańba i śmierć przede mną. Myślę, że wielu ludzi dzisiaj może się w jakimś stopniu utożsamić z Jakubem. Nieszczęście, hańba i śmierć przede mną. Zginę ja i mój dom. Wiecie, o śmierci myślę, że myślimy chyba dosyć często w ostatnich dniach, ilu ludzi z grona naszych bliskich odeszło. Jak śmierć staje się bliska i rzeczywista. W życiu Jakuba w tym momencie tylko nieszczęście i śmierć. Wiem, co mnie zaraz czeka. Zginę ja i cały mój dom. I co się dalej dzieje?
35 rozdział pierwszej Mojżeszowej zaczyna się słowami potem. Po czym? No właśnie potem, kiedy Jakub mówi, że doświadcza nieszczęścia, hańby i pobiją mnie, zginę ja i mój dom. I to właśnie po tym rzekł Bóg do Jakuba. Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. To właśnie po tym, to w tej sytuacji Bóg mówi do Jakuba. Jak w przekładzie Nowego Przymierza, potem Bóg wezwał Jakuba, wstań, udaj się do Betel, zamieszkaj tam i wznieś tam ołtarz poświęcony Bogu, który ukazał ci się, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem. W sytuacji, kiedy Jakub widzi nieszczęście i widzi hańbę i jest świadom tego, że będzie pobity i zginie, Bóg do niego mówi, przypomnij sobie, co kiedyś ze mną przeżyłeś? Czego doświadczyłeś? Doświadczyłeś mojej rzeczywistej obecności? Pamiętasz, jak się bałeś wtedy, kiedy ja do ciebie mówiłem? Pamiętasz, jak byłeś świadom, jak rzeczywiste jest to przeżycie, kiedy usłyszałeś mój głos, kiedy doświadczyłeś mojej bliskości? Pamiętasz Betel? Ten kamień, który miałeś pod głową? A potem uczyniłeś z niego pomnik, złożyłeś ofiarę dla mnie? Przypomnij sobie. Chcę, żebyś tam wrócił. Chcę, żebyś tam zamieszkał. Chcę, żeby moja obecność, moja rzeczywistość była wypełniona, była pełnią w miejscu, w którym ty będziesz mieszkał. Żeby moja bliskość i moja obecność wypełniała twoje mieszkanie, twoje miejsce, w którym przebywasz, w którym jesteś na co dzień, w którym jesteś dzień i noc. Wiecie, kiedy czytałem to, to mnie naprawdę to poruszyło. Jak Bóg, ten Bóg Kuby, ten Bóg Jakuba reaguje na to, kiedy Jakub widzi nieszczęście i hańbę i kiedy jest świadom tego, że zginie. Bóg mówi, ja chcę, żebyś do mnie wrócił. Ja chcę, żebyś był znowu tam, gdzie ja do ciebie mówiłem, kiedy odczuwałeś moją bliskość, kiedy doświadczałeś mojego głosu i moich obietnic, kiedy mogłeś słuchać, kiedy mówiłem do ciebie, jakie mam plany wobec twojego życia i wobec twojej przyszłości. Zastanawia mnie też i zadziwia reakcja Jakuba na to, co słyszy od Boga. Czytam z przykładu Nowego Przymierza. Wtedy Jakub polecił swoim domownikom i wszystkim, którzy z nim byli. Usuńcie obce bóstwa, które macie u siebie. Oczyście się. Zmieńcie swoje szaty, bo wkrótce wyruszymy w górę do Betel, gdzie zamierzam wznieść ołtarz poświęcony Bogu. Temu, który mi odpowiedział w dniu mojej niedoli i był ze mną na moich drogach. Oddano zatem Jakubowi wszystkie obce bóstwa, które były w ich posiadaniu oraz kolczyki, które mieli w uszach, a Jakub zakopał je pod dębem niedaleko Sychem. Niesamowita reakcja. Bóg wzywa Jakuba, żeby wrócił do miejsca, gdzie nastąpił przełom w jego życiu. Kiedy myślę, że po raz pierwszy w szczególny sposób doświadczył bliskości Boga. Pamiętacie w swoim życiu ten pierwszy moment, kiedy tej bliskości Boga mogliście doświadczyć? Kiedy mogliście w taki rzeczywisty sposób odczuć, jak Jakub odczuł rzeczywiście, że był zdjęty trwogą, strachem. Naprawdę on miał głęboką świadomość, że to nie jest tylko jakiś tam sen, ale że to miejsce jest wypełnione, można nawet dotknąć obecność Boga. Pamiętasz taką chwilę w swoim życiu? Doświadczyłeś takiego momentu, kiedy w bardzo rzeczywisty sposób Bóg do ciebie powiedział, Bóg tobie się objawił, przeżyłeś, odczułeś w swoim życiu taki moment? Bo ja też przeżyłem. Wiecie, w tym momencie, kiedy Jakub tylko mówi nieszczęście i hańba, zginę, tragedia, w ogóle pobiją mnie i zginę, koniec. W tym momencie Bóg mówi,
przypomnij sobie i wróć do tego miejsca. I potem Jakub, kiedy już mówi swoim bliskim o tym, mówi, idę tam i zbuduję ołtarz dla tego Boga, który, jak tutaj mówi w trzecim wersecie, temu, który mi odpowiedział w dniu mojej niedoli i był na moich drogach. W tym momencie on sobie przypomina, że na tych wszystkich moich drogach, te 20 lat wcześniej, czy jeszcze długo wcześniej, ja nie wiem dokładnie, ile miał wtedy lat, ale myślę, że już był dosyć podeszły w latach. Z tych trzech, Abraham, Izaak i Jakub, Jakub żył najkrócej. Tylko 147 lat. Co to w ogóle jest, no nie? No bo Izaak 180, jego tata, a jego dziadek Abraham 175. No to one najkrócej. Potem czytamy dalej, że Izaak umarł. Izaak umarł mając 180 lat, a skoro urodzili mu się synowie, Jakub Ezaw, kiedy miał 60 lat, to w chwili śmierci Izaaka Jakub miał 120 lat. Dobrze liczę? 180 odjąć 60? 120. Wiecie, to już nie jest całkiem młody człowiek. I Bóg mówi, przypomnij sobie. I on, kiedy to słyszy, to podejmuje decyzję, wracam znowu do tego momentu. I wracam do tego miejsca. Tam zamieszkam, żeby mieszkać w domu Bożym, żeby mieszkać w Bożej obecności i żeby w miejscu, w którym zamieszkam, zbudować ołtarz dla Boga. Po co miał być ołtarz? Żeby chwalić Boga, żeby składać Mu ofiary, żeby szukać z Nim relacji, szukać bliskości Boga. Tam, gdzie miał zamieszkać, w tym domu Bożym, miał zbudować ołtarz. Jakby najważniejszą rzeczą i wartością w życiu Jakuba, w tym momencie, kiedy on tylko myśli, że niedługo będzie pobity i zginie, i że nieszczęście. Zamieszkaj w domu Bożym i wróć do tego, żeby moja obecność, moje słowo było stałą i wypełniającą twoje życie wartością. Tam, gdzie mieszkasz, ty masz zbudować ten ołtarz. Dla mnie ciekawe jest to, że Bóg nie mówi Jakubowi, aby podjął jakieś decyzje i działania wobec swojej rodziny. On tylko słyszy, że Bóg wzywa jego, mówi, wstań i udaj się do Betel. Zamieszkaj tam, wznieś tam ołtarz poświęcony Bogu, który ci się ukazał, kiedy uciekałeś z swoim bratem Ezawem. Wtedy Jakub polecił swoim domownikom i wszystkim, którzy z nim byli. Kiedy Dawid jest wezwany, Jakub jest wezwany do tego, żeby w tej relacji z Bogiem na nowo odnowić tą bliskość z Bogiem, to on podejmuje działania wobec swojej rodziny i wobec ludzi, którzy byli w jego otoczeniu. I co do nich mówi? Usuńcie obce bóstwa, które macie u siebie. Czy w domu tego męża Bożego, któremu Bóg wybrał i go błogosławił, były obce bóstwa? Ano były. Jego własna rodzona żona, że tak powiem, ze swojego domu od Labana coś tam wzięła, schowała potem pod siodłem, potem ściemniała. Ale niestety Jakub powiedział, niech umrze ten, u którego znajdziesz to. No i Rachela umarła, kiedy urodziła Beniamina. Wielka siła w słowach Jakuba była. Bo to są słowa, które mogą dawać albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Ale ja tak myślę, bo kiedy Jakub podejmuje te działania i mówi do swoich bliskich, od swojej rodziny, usuńcie obce bóstwa, to myślę, że on był świadom i wiedział, że te obce bóstwa w jego rodzinie są. Ale do tej pory on nic z tym nie robił. On nie podjął działań, nie przejął inicjatywy, żeby się z tym rozprawić. Dopiero kiedy Bóg wzywa go, żeby poszedł do Betelu, dopiero wtedy on mówi, dawajcie to wszystko. Słuchajcie, mam świetny szpadel Fiskarsa i pod tym dębem ja to wszystko będę musiał zakopać. Wytestuję, czy ten szpadel da radę pod tym dębem tam wykopać dziurę. Korzenie tam, gruzu tyle i dam radę. On wzywa,
aby usunęli obce bóstwa, które macie u siebie. On mówi dalej, oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty. Niesamowite wezwanie, które Jakub kieruje. Z kim macie skojarzenia, kiedy słyszycie te słowa, które Jakub kieruje do swoich bliskich? Z Mojżeszem? Wiecie, a Jan Chrzciciel do czego on wzywał? A Pan Jezus do czego wzywał? Jakby na nowo Jakub jest świadomy, że zamieszkanie w domu Bożym, szukanie bliskości z Bogiem musi być związane z tym, żeby porzucić to, co nie podoba się Bogu, żeby nawrócić się i od tego, co nieboże, odwrócić się, zmienić swoje myślenie, ale potem oczyścić się. W jaki sposób człowiek może stać się czysty? Tylko kiedy wyzna swoje grzechy i uzna i przyjmie to, że Pan Jezus zapłacił cenę za twoje grzechy, że On oddał życie za wszystkie twoje popełnione jeszcze, które były, które są i które będą grzechy. I tylko we krwi Pana Jezusa jest prawdziwe oczyszczenie. Zmieńcie swoje szaty. Piotr pisze w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i 5 wersecie apostoł Piotr takie słowo też i używa terminu szaty. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleżcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To zmienienie swoich szat wskazuje na konkretną postawę zmiany w postępowaniu. Moglibyśmy czytać wiele fragmentów w Bożym Słowie, które mówią o tym, że te szaty muszą być wyprane, wybielone we krwi baranka i te szaty nowe są udziałem tych, którzy właśnie wcześniej usunęli obcych bogów, którzy oczyścili się we krwi baranka i to oni otrzymali nowe szaty, białe szaty. W Księdze Objawienia w 3 rozdziale to wezwanie do zboru w Sardes. Zwycięzca zostanie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Do kościoła w Laodycei w wersecie 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Gdybyśmy czytali też w 7 rozdziale słowa zapisane w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, w 9 wersecie. Potem widziałem, a to tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, ludów i języków, którzy stali przed tronem, przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. I dalej możemy czytać też i w 13 wersecie, w 14. Któż są ci przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Te słowa, które Jakub kieruje do swojej rodziny, do ludzi, którzy z nim byli razem z nim, to słowa, które nie były tylko w tym momencie użyte i to wezwanie nie było skierowane tylko do domowników Jakuba. Ale wierzę, że te słowa to wezwanie i skierowanie dzisiaj do każdego człowieka, aby usunąć obcych bogów, aby oczyścić się i aby zmienić swoje szaty. Ze względu na to, że Bóg cię wzywa, abyś był blisko Niego. Jest to możliwe, aby być blisko Niego, aby wrócić do tego, czego Bóg oczekuje i czego pragnie dla twojego życia, jest to możliwe tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj jeszcze słowa, które Jakub mówi, to mnie też to porusza, aby
zmotywować, jeszcze bardziej zachęcić i może przymusić do tego, żeby ci jego bliscy usunęli obcych bogów, oczyścili się, zmienili swoje szaty. Trzeci werset mówi, bo wkrótce wyruszamy w górę. Wkrótce wyruszamy w górę. Czy wy wiecie to? Że wkrótce wyruszamy w górę? I żeby do tej góry, w tą górę wyruszyć, to trzeba podjąć te trzy kroki. Usunąć, oczyścić się i zmienić szaty. Bo wyruszamy w górę. I Jakub wzywa swoją rodzinę. Wyruszamy w górę. Musicie podjąć te działania. Bo ja idę tam, gdzie Bóg mnie wzywa i ja będę robił wszystko, żeby relacje z moim Bogiem odnowić. Żeby zbudować w miejscu, w którym mieszkam, ołtarz dla Niego. Zobaczcie, to on wziął te wszystkie obce bóstwa i kolczyki, które mieli w uszach. Ciekawe to. Kiedyś słyszałem takie świadectwo brata z Ukrainy, który opowiadał o tym, jak też w niezwykły sposób Bóg go prowadził. No, jego skazali na, jakieś o tym wspominałem, skazali go na, wywieźli go gdzieś tam na Syberię za to, że w wojsku, w armii radzieckiej świadczył o Panu Jezusie, składał świadectwo i on 8 miesięcy wracał na pieszo. I potem, nie mając dokumentów, nie mając pieniędzy, z Ukrainy przez Polskę, przez Austrię, przez jeszcze inne kraje dotarli do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mieszka w Portland i też jeździ po świecie i o tym opowiada. Ale mówił, że kiedy trafili do Wiedniu, do ambasady amerykańskiej, starając się o wizę, o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, kiedy byli wezwani na rozmowę i rozmawiali z tą panią konsul, no to ona się nagle rozpłakała i powiedziała, że ma synów, którzy są zniewoleni narkotykami i potrzebuje uwolnienia, potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku. I właśnie ten brat Franczuk razem ze swoją żoną mówi, to będziemy się modlić, a Bóg ma moc. No i mówi, że ona, ta pani konsul, zdjęła swoją całą biżuterię i kolczyki, klęknęła przed nimi, a oni, starający się o wizę, zaczęli się głośno modlić. On mówił, wiecie, jak my się modlimy? Jesteśmy pięćdziesiątniki. To tak się modlili, że zaraz straż tam jakaś padła, wojsko i policja, no bo ktoś krzyczy, żeby ratował panią konsul. No to zaraz była reakcja, ale on mówił, że ja byłem w szoku, że w takiej sytuacji ta kobieta przed nami uklęknęła i zdjęła wszystkie swoje ozdoby i chciała, żeby się o nią modlić. Nie wiem, to takie miałem skojarzenie, kiedy czytałem o tych też kolczykach, ale postawa Jakuba w tej okoliczności dla mnie jest naprawdę poruszająca i ja czytając naprawdę odbieram też pewne wartości dla mnie, dla mojego życia i dla mojej postawy wobec ludzi, których Bóg wokół mnie stawia. I chodzi o moją rodzinę, o inne osoby. Ale też wierzę, że dzisiaj to słowo muszą usłyszeć inni ludzie, którzy właśnie, podobnie jak Jakub, wiedzą, że niedługo odejdą, wiedzą, że jest tylko nieszczęście i hańba w ich życiu. I dzisiaj Bóg przez to, co powiedział do Jakuba, chce powiedzieć do ciebie. Wróć do Betelu. Zbuduj ołtarz w swoim życiu tam, gdzie mieszkasz. I szukaj mojej bliskości. A wierzę, że to będzie fundamentem do tego, żebyś mógł powiedzieć swoim bliskim, żeby usunęli obcych bogów i żeby oczyścili się i zmienili swoje szaty. Bo wkrótce wyruszamy w górę. Czy to ma znaczenie? Czy ta sytuacja w życiu Jakuba ma jakieś przełożenie dla nas dzisiaj, na nasze życie? Kiedy czytam list apostoła Pawła do
do Rzymian. W 9 rozdziale czytamy od 6 wersetu. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Apostoł Paweł mówi o tym, że to nie zasługi człowieka determinują to, czy Bóg wybiera kogoś, czy kogoś miłuje, czy nie miłuje. Ale Bóg jest suwerenny, to On decyduje, to jest Jego wola. I tu jest mowa o tym, że Jakub reprezentuje tego, którego Bóg umiłował. Bóg go wybrał. Oszusta? Kogoś, kto jest skierowany przez innych? Czym sobie zasłużył na to? Bóg dał obietnicę i Bóg wybrał. Gdybyśmy dalej czytali ten 9 rozdział, 23 werset, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem. I tę, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. I kiedy czytam list do Efezjan, w 1 rozdziale apostoł Paweł pisze takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I w Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Dla mnie Jakub jest takim obrazem tego, że to Bóg wybiera. Bóg mówi, umiłowałem Jakuba i jego wybrałem. Mimo tego, że w jego życiu nie było ku temu podstaw. Ale ja go umiłowałem i jego wybrałem. I ja byłem wierny obietnicom, które dałem. I wzywałem go, żeby był blisko mnie. Jakub pokazuje tą prawdę, wiecie, że Bóg wybrał przed założeniem świata ciebie i mnie, zanim cokolwiek mogłeś zrobić. I tu jest w tym pierwszym rozdziale najczęściej sformułowanie w Nim wybrał. W kim? W Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie Bóg wybrał przed założeniem świata ciebie i mnie. Jakub jest jakby obrazem tego umiłowania i wybrania. W jaki sposób mogę być, jak tydzień temu było powiedziane, umiłowany przez Boga, jeżeli wybiorę tego, o którym wiem na pewno, że jest jedynym umiłowanym Synem Bożym. Jeżeli wybieram Jezusa Chrystusa, jeżeli w Nim moje życie zakorzenię, to mogę być pewien, że w Nim jestem wybrany przed założeniem świata. W Jezusie Chrystusie, jak tutaj przeznaczony do synostwa. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios może być moim udziałem, ale tylko w Nim, w Jezusie Chrystusie. Jakub jest dla mnie takim reprezentantem tego Bożego wybrania, umiłowania. I jego postawa mówi o tym, że ta decyzja podjęta
ona niesie konsekwencje. I Bóg się przyznaje. I wierzę, że i w naszym życiu, jeżeli podjąłeś taką decyzję, żeby tego Boga jedynego w Jezusie Chrystusie uczynić swoim Bogiem, poddać Jemu swoje życie, to mimo tego, że dzisiaj możesz doświadczać nieszczęścia i hańby i możesz myśleć, że już koniec z twoim życiem, to Bóg mówi dzisiaj do ciebie, wróć do Betelu. Zbuduj dla mnie ołtarz. To jest dla mnie słowo, które wpisuje się w fragment, który mamy w programie tygodnia, w psalmie 20, drugim wersecie. Niech cię Jahwe wysłucha, gdy nadejdą trudności. Imię Boga Jakuba zapewni ochronę. A w przekładzie Biblii Warszawskiej, niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. To wzmocnienie jest związane z tym, że Bóg cię wzywa, wróć do Betelu. Zbuduj dla mnie ołtarz. Tam, gdzie mieszkasz, niech ta rzeczywistość twojego życia wypełnia moją obecnością. W księdze Izajasza, w 60 rozdziale, w 49 też rozdziale, jest mowa właśnie o tym Bogu Jakubowym. Jest mowa o tym, że mocarz Jakubowy mówi, jestem twoim zbawcą i odkupicielem. Albo w 60 rozdziale i 16 wersecie. I będziesz ssać mleko narodów, karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem twoim zbawcą, a twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Ten Bóg Jakuba, ten mocarz Jakubowy, to w Jezusie Chrystusie jest twój odkupiciel i zbawiciel. Ale tylko w Jezusie Chrystusie. I nie musisz być potomkiem Jakuba w tej linii biologicznej. Ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa nabywasz tego prawa, aby Boga Jakubowego nazywać swoim odkupicielem i swoim zbawicielem. Dlatego mówiłem, że to, co słyszałem na początku, kiedy Mateusz się dzielił w związku ze swoją rodziną, wpisuje się w postawę Jakuba. Najpierw wezwanie do relacji, do bliskości z Bogiem, do powrotu do Niego. A potem konsekwencją tego jest konkretna postawa. I zobaczcie, cała rodzina posłuchała Jakuba. Oddali mu te wszystkie bożki, nawet kolczyki, które on nie prosił. A on to zakopał pod dębem. Nastąpiło oczyszczenie i zmiana szat. I wierzę, że do tego też nasz Bóg powołuje, abyśmy właśnie, kiedy okazujemy posłuszeństwo Jego wezwaniu do zbliżenia się do Niego, do powrotu, do bliskiej relacji z Nim, do zbudowania ołtarza dla Niego w swoim życiu, to wierzę, że On będzie nas uzdaniał do tego i dawał taki autorytet, aby ludzie wokół nas, w naszym najbliższym otoczeniu, mogli doświadczyć tego, że obcy bogowie mogą być usunięci, mogą zostać oczyszczeni i mogą zmienić swoje szaty. Przez Pana Jezusa Chrystusa mogą tego dostąpić. Bo wkrótce wyruszamy w górę. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli chcemy powiedzieć coś Panu teraz, to ja zachęcam do tego, aby otworzyć usta i zawołać do Pana Jezusa.
Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów. Do zobaczenia. Życzę wam błogosławionej niedzieli, reszty tego dnia. Amen.